Laudetur. Taka melancholia dziadersa, taki mały smuteczek dziadersa, bo powiem wam tak, 10 sierpnia wróciłem ze Złotą Jagodą ze swojego Dolnego Śląska, gdzie przecież zawsze parę dni spędzamy latem w tych ukochanych klimatach Kłodzka, Kletna, Karkonoszy czy Kotliny Kłodzkie. I zobacz, już znów coraz wcześniej, co roku wcześniej i wcześniej mój Wawer ozłocił się nawłocią. Nawłoć zawsze, jeżeli późne lato, początek jesieni, wdziera się wszędzie. To gatunek inwazyjny, ale przepiękny. Na ścieżkę nad Wisłą, tu gdzie wcześniej była trawa. Teraz ta żółć staje się dla mnie strasznie smutną żółcią. Przypomina, że kolejną kartkę zrywam z kalendarza i co mnie smuci? Te kartki coraz szybciej i coraz szybciej mi się zrywają. Jedna, druga. Rozumiem teraz, co starsi kiedyś mieli na myśli, mówiąc, że zobaczysz te koło tej 50 czy 60, te lata będą ci już przeskakiwać jak godziny. Jedno, drugie, cyk, cyk. Smutne to, proszę państwa, ale nic już tego nie zmieni. Tu zawsze wracam do takiego wiersza Rilkego. Ten wiersz jest zatytułowany Dzień jesienny, ale dla mnie on powinien się nazywać Późne lato. Mi on zawsze się kojarzy właśnie z późnym latem. Panie, już czas. Tak długo lato trwało. Rzuć na zegary słoneczne swój cień i rozpuść wiatry na niwę dojrzałą. Każ się napełnić ostatnim owocom, niech je jeszcze 2 dni ciepłe opłyną. Znagli do spełnienia i wpędź z mocą ostatnią słodycz w ciężkie wino. Kto teraz nie ma domu, nigdy mieć nie będzie. Kto teraz sam jest, długo pozostanie sam i będzie czuwał, czytał, długie listy będzie pisał i niespokojnie tu i tam błądził w alejach, gdzie wiatr liście pędzi. Tak, to jest taka czysta melancholia. Czysta melancholia późnego lata, początku jesieni, przemijania, końca czegoś. To by było na tyle dzisiaj. Ramen.